W Polsce można nam się wydawać, że Twitter to jest głównie narzędzie, nie wiem, polityków i osób, które właśnie się tak bardzo interesują polityką, że, no, silni razem i tak dalej, nie wiem, le, lewackie bańki. Ogromna, ogromna część ruchu na Twitterze no to są jednak właśnie skrajnie prawicowe bańki, do których pewnie większość z nas nigdy nie trafia. No i w związku z tym te konta, które nakręcają te, ten ruch, mogą sobie pozwolić na, na wszystko, podczas gdy inne konta nie, więc tutaj te, ta obietnica pełnej wolności słowa, no, też tak jak wspomniałaś, osoba, która kupi sobie znaczek, jest zawsze wyświetlana e, naj, najwyżej w komentarzach. Teraz Twitter ma wprowadzić. E, często w ogóle te zmiany w Twitterze tutaj powiedzmy o tym, są takie, że Ilonowi coś się nie spodoba, bo sam jakby. Sam stał się ofiarą czegoś mhm. i potem ta opcja zostaje usuwana. Na przykład do niedawna można było sprawdzić, co kto polajkował. Na Twitterze i ludzie regularnie wyciągali Elonowi, że polajkował jakieś szulskie treści albo, no właśnie, kompletnie nieakceptowalne, i nagle ta funkcja zniknęła. Już nie można zobaczyć, kto co, kto co lajkuje. Teraz ma zostać usunięte to, że pod, pod wpisem pod, pod komentarzami podpisem dowolnym widać, ile ten wpis dostał polubień, ile został udostępnień, i tak dalej. Co się, nazywa, co się nazywa w slangu twitterowym, że ktoś. Someone got ration, Także, że tutaj proporcja lajków odpowiedzi do, do oryginalnego posta jest taka, że to widać, że ktoś po prostu someone got owned i że, mm -hmm. że ten post, że autor posta został po prostu upokorzony przez jakiś komentarz, który go wyśmiał. To żeby już tego nie było, to też nie będziemy widzieć ile lajków i udostępnień dostawało odpowiedzi. Wow, można, żeby... można w to kliknąć, jeśli komuś się chce, ale wow. i to znowu jest tak, że po prostu mask często był rationed mm -hmm. przez swoich, więc, więc to jest ten aspekt z jednej strony, no tak, pewnej wizji tego, jakie treści się powinny pojawiać, ale też takiego bardzo osobistego, po prostu ktoś mnie wyśmiał, więc ja teraz usunę tę funkcję.